W najbliższych kilku filmikach zamierzam przybliżyć Ci niektóre wzory, które możesz spotkać ucząc się kinematyki, czy to na lekcjach fizyki, czy czytając podręcznik. I teraz, ponieważ ograniczamy się w tej serii do ruchu w jednym wymiarze, po prostej, to wszystkie wielkości wektorowe, przemieszczenie, czy prędkość, czy przyspieszenie, ponieważ muszą mieć określoną zarówno wartość, jak i kierunek, to umówmy się, że zamiast za każdym razem określać, że prędkość wynosi na przykład 5 metrów na sekundę w prawo albo 5 metrów na sekundę w lewo, to umówmy się, że wszystkie wektory, które mają wartość dodatnią, będą miały kierunek w prawo, a wszystkie, które mają wartość ujemną, w lewo. O, zobrazujmy to sobie. Tutaj mamy zawsze ruch wzdłuż jednej prostej, tak? I teraz, jeśli jakiś wektor jest skierowany w prawo, na przykład, nie wiem, prędkość jakaś, tak? Skierowana w prawo, to będzie mieć zawsze wartość dodatnią. A jakaś inna prędkość, załóżmy skierowana w lewo, tak? V jakieś na przykład 1. No, wektor wyszedł mi trochę dłuższy, więc powiedzmy, jeśli jest skierowany w ten sposób, to będzie miał wartość ujemną. Wartości ujemne są w lewo, a wartości dodatnie oznaczają wektory skierowane w prawo. Dobrze, to tu tak się umawiamy. Teraz, gdy to już ustaliliśmy, możemy się zająć naszym zadaniem. Otóż postawmy sobie taki problem, że poruszamy się ruchem jednostajnie przyspieszonym z prędkością początkową równą 5 metrów na sekundę, z stałym przyspieszeniem równym 2 metry na sekundę kwadrat i nasz ruch będzie trwał przez delta t przez 4 sekundy. Tak? I teraz pytania, jakie sobie stawiamy, są następujące. Po pierwsze, jaka będzie prędkość, tutaj k oznacza końcowa, p oznacza początkowa, jaka będzie prędkość po upływie tego czasu delta t, tu w tym wypadku 4 sekundy. A drugie pytanie będzie dotyczyło naszego przemieszczenia. Ponieważ poruszamy się po prostej w jednym wymiarze, a nie jakimś takim skomplikowanym torem, to długość wektora przemieszczenia, czyli wektora, który pokazuje od punktu początkowego do punktu końcowego w naszym ruchu i długość tej drogi, jaka była pokonana, będzie taka sama, prawda? Gdybyśmy wykonywali jakiś ruch, nie wiem, w dwóch czy w trzech wymiarach, tak jak tutaj narysowałam, to byłoby może trochę inaczej, ale tutaj akurat długość wektora przemieszczenia oraz pokonana droga to jest dokładnie tyle samo. I pytamy o to, jakie będzie to przemieszczenie po upływie właśnie tego czasu ruchu. Dobrze, i jak sobie to zagadnienie rozwiążemy? Najłatwiej nam będzie, jeśli narysujemy wykres. Tutaj o tej naszej umowie pamiętamy, więc teraz już nie musimy jej cały czas mieć przed oczami. Przesuńmy to sobie. Rysujemy wykres. Tak, tutaj na tej osi mamy prędkość wyrażoną w metrach na sekundę. Tutaj mamy czas wyrażony w sekundach. Jakieś oznaczenia. 1 sekunda, 2, 3, 4. Tutaj metry na sekundę. I my wiemy, że teraz tak, w chwili t równej 0 mieliśmy prędkość 5 metrów na sekundę. 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj mamy nasze V początkowe. I teraz mamy powiedziane, że nasze przyspieszenie to są 2 metry na sekundę kwadrat. Co to znaczy? To znaczy, że w ciągu sekundy nasza prędkość się zwiększa o 2 metry na sekundę, tak? Czyli po upływie jednej sekundy, spróbujmy to sobie oznaczyć, tak? Po upływie jednej sekundy nasza prędkość wzrośnie o 2 metry na sekundę. I teraz nasz ruch się odbywa od chwili 0 aż do chwili równej 4 sekundom, 1, 2, 3, 4 dotąd. I teraz narysujmy wykres prędkości. Tak, wykres ten jest linią prostą, jego nachylenie jest stałe, bo przyspieszenie jest stałe. Po jednej sekundzie przybywają 2 metry na sekundę. I teraz chcemy się dowiedzieć, jaka jest prędkość końcowa. Tak, otóż zobaczmy, no, prędkość końcowa to będzie tak, prędkość początkowa i to, co się do niej doda wskutek przyspieszenia. A co się doda? Gdy minie 1 sekunda,
to się dodadzą 2 metry na sekundę. Gdy miną 2 sekundy, to się dodadzą do naszej prędkości 2 metry na sekundę i kolejne 2 metry na sekundę. Tak? I tak dalej. Przybędzie nam tyle razy 2 metry na sekundę, ile upłynie sekund. Stąd prosty wniosek, że ten dodatek do prędkości początkowej, wynikający z tego, że przyspieszamy, to jest po prostu czas, jaki upłynie, pomnożony przez nasze przyspieszenie. I to jest właśnie ten wzór, który nieraz możesz spotkać, który wiąże prędkość końcową w ruchu trwającym określoną ilość czasu z prędkością początkową i przyspieszeniem. I teraz policzmy sobie, żeby nasz wzór jakoś odnieść do tych naszych danych, policzmy sobie, ile będzie wynosiła ta prędkość końcowa. Tutaj na wykresie odnotowaliśmy wartości. My sobie policzymy prędkość końcowa. To jest 5 metrów na sekundę, dodać 4 sekundy razy 2 metry na sekundę kwadrat. Ile to będzie? Tutaj mamy 5 metrów na sekundę, a tutaj mamy 4 razy 2, czyli 8 sekundy z metrami na sekundę kwadrat. Tutaj jedne sekundy, tutaj z jednymi sekundami się uproszczą. Zostaną nam metry na sekundę. Czyli tutaj mamy 8 metrów na sekundę. Wcześniej tu mieliśmy 5 metrów na sekundę. To się dodaje jedno do drugiego. Mamy, że prędkość końcowa to jest 5 metrów na sekundę plus 8 metrów na sekundę. A to wynosi oczywiście 13 metrów na sekundę. I zobaczmy, to się rzeczywiście zgadza. Tutaj startujemy od 5 metrów na sekundę. 5, po jednej sekundzie mamy 7, po 2 sekundach mamy 9, po 3 sekundach mamy 11 i po 4 mamy 13. Już znamy odpowiedź na pierwsze pytanie. A teraz zajmiemy się pytaniem numer 2, czyli jaką przebyliśmy drogę. Czy też jakie było nasze przemieszczenie, bo akurat w ruchu prostoliniowym, który jeszcze cały czas odbywa się w tym samym kierunku, cały czas w kierunku dodatnim, bo startujemy z dodatnią prędkością i przyspieszamy, czyli nasze prędkości są coraz większe, więc będziemy tak się jak cały czas śmigać w prawo, więc droga, jaką przebędziemy, będzie równa przemieszczeniu, czyli tutaj nie musimy robić tego rozróżnienia. Jak mam nadzieję, pamiętasz, droga to jest pole powierzchni pod wykresem prędkości od czasu, czyli to jest pole powierzchni pod tym tutaj trapezem i można by to pole powierzchni policzyć właśnie ze wzoru na pole trapezu, ale możemy też to zrobić inaczej. Otóż podzielmy sobie tą figurę na dwie części. Tutaj na wysokości tych 5 metrów na sekundę oddzielmy sobie tak, żeby mieć tutaj prostokąt. Tak, tutaj mamy taki prostokąt, a tu powyżej tego zostaje nam jeszcze trójkąt. Taki zielony. I najpierw tutaj zaczniemy od przykładu na liczbach. Tak, nasza droga w naszym szczególnym przypadku to jest tak, jest równa polu tego prostokąta plus pole tego trójkąta. Ile wynosi pole prostokąta? Pole prostokąta się liczy łatwo, bo to jest długość jednego boku razy długość drugiego boku. I tutaj to pole będzie wynosiło ile? Tutaj są 4 sekundy. 4 sekundy razy 5 metrów na sekundę. To jest 20 metrów, tak, napiszmy sobie, żeby jaskrawo było widać, to pole wynosi, tak, pod tym wykresem, pod tą częścią wykresu, to jest 20 metrów i tyle by wynosiła droga, gdybyśmy nie przyspieszali, gdybyśmy, tak jak zaczęliśmy z prędkością 5 metrów na sekundę, jechali cały czas przez te 4 sekundy właśnie z tą prędkością, to byśmy przejechali 20 metrów, a druga część to jest ten trójkąt. Jak mam nadzieję pamiętasz, wzór na pole trójkąta to jest podstawa razy wysokość, to jest akurat łatwo, bo to jest trójkąt prostokątny, przez 2. Tutaj wysokość jest równa temu bokowi, bo trójkąt prostokątny nie ma problemu. I tak, podstawa to są 4 sekundy, a wysokość, no tutaj jest trudniej, wysokość to jest prędkość końcowa minus prędkość początkowa. Prędkość końcowa, policzyliśmy sobie, to jest 13 metrów na sekundę. Prędkość końcowa, prędkość początkowa to jest 5 metrów na sekundę. Tak, to wszystko w nawias. I razy 1 druga, tak? Podstawa razy wysokość razy 1 druga to jest pole trójkąta. I ile to wynosi? Znowu sekundy z sekundami tutaj się nam uproszczą. Wyjdzie wynik w metrach.
A ile to będzie? Będzie 4 razy 13 minus 5 to jest 8, razy 1 druga i to wszystko w metrach, to się równa 16 metrów. Czyli ostatecznie droga przebyta w tym ruchu to jest 20 plus 16, 36 metrów. I zauważ, tak jak mówiłam, ta część, ten prostokąt oznacza drogę, którą byśmy przebyli, gdybyśmy nie przyspieszali, gdybyśmy jechali przez cały czas, przez całe te 4 sekundy z tą prędkością, z którą zaczęliśmy, z prędkością 5 metrów na sekundę. A tutaj ten trójkąt, pole tego trójkąta, mówi nam, ile zyskaliśmy dzięki temu, że przyspieszaliśmy z zadanym przyspieszeniem. Czyli no im nachylenie tego tej prostej jest większe, no gdybyśmy mieli większe przyspieszenie, na przykład gdyby nam przybywały 4 metry na sekundę w każdej sekundzie, tak? Na przykład takie przyspieszenie. To oczywiście ten trójkąt byłby odpowiednio większy. Miałby odpowiednio większe pole i jakby zysk, czyli dodatkowa droga nasza, którą byśmy przebyli dzięki temu, że przyspieszamy, będzie odpowiednio większa. Teraz zobaczmy sobie wzór, wyprowadźmy wzór na symbolach. Najpierw pole tego prostokąta, czyli to, ile czasu minęło razy prędkość początkowa, liczmy przemieszczenie i wartość naszego przemieszczenia będzie taka sama jak przebyta przez nas droga. Dobrze, to jest ta pierwsza część, a druga to jest znowu czas, jaki upłynął, razy tutaj różnica prędkości końcowej, prędkości początkowej i to wszystko razy jedna druga. Dobrze, wyciągnijmy sobie czas przed nawias, a tutaj będziemy mieć prędkość początkową, dodać jedną drugą prędkości końcowej i odjąć jedną drugą prędkości początkowej. Prędkość początkowa minus jedna druga prędkość początkowej to jest jedna druga prędkości początkowej, a wobec tego tutaj mamy czas trwania ruchu razy jedna druga prędkości końcowej, dodać jedna druga prędkości początkowej. Co można zapisać jeszcze inaczej, że to się równa. Czas trwania ruchu razy prędkość końcowa plus prędkość początkowa podzielone przez 2. Tak, a coś takiego to jest średnia arytmetyczna tych prędkości końcowej i początkowej. Tak, zapiszmy sobie jeszcze raz ten wzór takiej postaci. I teraz uwaga, na pewno jest Ci znane takie pojęcie, albo będzie Ci znane w niedługim czasie, mianowicie pojęcie prędkości średniej. Prędkość średnią ogólnie definiujemy w taki sposób, że jeśli mamy przemieszczenie w jakimś tam ruchu, może to być nawet ruch niekoniecznie w jednym wymiarze, niekoniecznie na prostej, może być jakiś skomplikowany i ten ruch trwa ileś tam delta t sekund, to można sobie zdefiniować taką prędkość, że nawet jeśli ten ruch jest jakiś bardzo zmienny, o zmiennym kierunku, zmiennej wartości prędkości, to że jest taka prędkość, którą nazwiemy sobie prędkością średnią, że gdybyśmy się poruszali cały czas ruchem jednostajnym prostoliniowym od punktu początkowego do końcowego, właśnie z tą prędkością przez ten czas, to byśmy uzyskali dokładnie to samo przemieszczenie. Takie często bardzo przydatne pojęcie. I tutaj akurat jest bardzo szczególny przypadek, gdy przyspieszenie jest stałe, co do wartości i co do kierunku, to wtedy prędkość średnia to jest właśnie coś bardzo szczególnego. Średnia arytmetyczna prędkości końcowej i prędkości początkowej. Ale to tylko w przypadku stałego przyspieszenia.